Witam Was wszystkich serdecznie. Cześć. Dawno mnie nie było. Przynajmniej tutaj, na kanale. Chciałbym Wam opowiedzieć pewną historię związaną z moim ostatnim doświadczeniem poza ciałem. Dlaczego o niej chcę w ogóle opowiedzieć? Dlatego, że bezpośrednio nawiązuje ona do pewnych przeżyć, których doświadczył też Robert Monroe. Dzięki temu chcę Wam po prostu przekazać, że nie trzeba być Robertem Monroe, żeby doświadczać właśnie tego, czego on doświadczył. Że może tego doświadczyć każda istota, która w ogóle praktykuje doświadczenia poza ciałem. Kot właśnie chciał przewrócić mój statyw. Dobrze. A więc czego dotyczyło to doświadczenie? Doświadczenie pozacielesne. Akurat tego doświadczyłem w środku nocy, w trakcie snu, odzyskałem świadomość i tak dalej. Wyszedłem z ciała i po pewnych przeżyciach w takim obszarze przycielesnym postanowiłem przemieścić się z jednego obszaru do drugiego, ale tym razem nie za pomocą bycia na holu, ja tam, jak to nazywam i jak opisuję to w swoich książkach, ale za pomocą naprężenia gumy, która po wystrzeleniu znajduje się w tym danym miejscu. Tyle, że nie jest to tak zwany klik, czyli zmiana stanu świadomości z jednej lokacji czy z jednego stanu na drugi bezpośrednio, w tym samym czasie, symultanicznie, ale jest to na zasadzie bycia pociskiem w tej gumie, w tej procy, która zostaje wystrzelona, czyli pociskiem, który jednocześnie bardzo szybko przyspiesza na samym początku, widząc wszystko, co dzieje się dookoła, wszystkie obszary, lokacje, które mija, i w momencie, kiedy guma zaczyna zwalniać, ponieważ już to naprężenie nie jest takie silne, to wtedy też i te obszary zaczynają momentalnie zwalniać dookoła nas. Samo to doświadczenie jest bardzo ciekawe, jest bardzo osobiste, subiektywne. Myślę, że każdy może je odebrać inaczej, ale analogie właśnie w stosunku do tego, co pisał Robert Monroe w swojej książce, są. Pisał to w swojej książce. Opowiadał o tym też w jednym z wywiadów, który jest dostępny nam na kanale. Można o tym posłuchać. Postaram się, ażeby link do tego akurat wywiadu był na ekranie dla wszystkich zainteresowanych. Także właśnie to jest to przeżycie. To jest właśnie ta podróż. W momencie, kiedy znajdowałem się już w tym obszarze, do którego chciałem trafić, wszystkie te obszary, które były poboczne, które mijałem po drodze, stawały się bardziej wyraźne, bardziej namacalne. Mogłem w nich nawet delikatnie podoświadczać różnych rzeczy, porozglądać się, poobserwować, ponieważ już ten moment przesuwania był coraz mniejszy, coraz słabszy. Różnica polega pomiędzy takim rodzajem przemieszczenia, tego wystrzelenia jak na gumie, przemieszczenie się za pomocą gumy, w porównaniu do przemieszczania się za pomocą ja tam, jest diametralna. Dlaczego? Ponieważ sam początek takiej podróży, wystrzelenia z tej gumy, dzieje się tak szybko, że nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że się przesuwamy. Po prostu nie jesteśmy w stanie niczego zaobserwować. Nie jesteśmy w stanie nawet wyczuć tego nagłego ruchu. Jest to po prostu jak gdyby takie szarpnięcie i nagłe zwalnianie. Jeżeli chodzi o podróż na holu, ja tam, to od samego początku do końca czujemy się prowadzeni. Czujemy, jak jakaś energia, tajemnicza siła, świadomość, ten wielki duch, ja tam, ciągnie nas, podnosi nas do góry. Czujemy czasem jak nasze ubranie, bo przeważnie po wyjściu z ciała zazwyczaj jesteśmy albo
czy widzimy się, mamy takie wrażenie, że nasze ciało astralne jest albo w tym ubraniu, w którym położyliśmy się właśnie do doświadczenia pozacielesnego, albo w takim, które jest w jakiś sposób nam bliskie, ulubione, często zakładane. No więc czujemy podmuch, jak gdyby, który sprawia, że to ubranie porusza się na naszym ciele astralnym. Czujemy po prostu to ubranie. Często tracimy też obuwie, jeżeli okazuje się, że mamy na swoich stopach na przykład kapcie lub różnego rodzaju sandały, czy nie wiem, klapki. Często tak się zdarzało, że czułem, jak po prostu zaraz spadnie mi but albo właśnie kapeć. Sprawiało to również, że martwiłem się tym, no i to też powodowało niepotrzebne emocje, ale to jest też do opanowania, to jest bardzo proste do opanowania, bo szybka refleksja, że przecież ubranie, tym bardziej poza ciałem, nie ma w ogóle żadnego znaczenia, bardzo pomaga w takiej sytuacji. No więc właśnie to jest ta różnica. No i też moment rozruchowy. W momencie bycia na holu, prowadzeniu się na hol, możemy bardzo szybko wystrzelić, jak i bardzo wolno się wznieść, czy zacząć przenosić. Również te zmiany różnego rodzaju kierunków są bardziej wyczuwalne. Tu, jeżeli chodzi o przemieszczenie się za pomocą gumy, kierunek jest jednotorowy. Jest tylko od do, bez jakichkolwiek zakrętów, jakichkolwiek załamań na drodze, na torze ruchu. Także właśnie tym się chciałem z Wami podzielić. Oprócz tego, co jeszcze? Oprócz tego, jeżeli chodzi o moje doświadczenia poza ciałem. Muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o tradycyjne OB, jest go w ostatnim czasie trochę mniej. Bardzo dużo rzeczy teraz mam na głowie, dużo rzeczy dzieje się w moim życiu. Bardzo mocno zająłem się pisaniem teraz książki na temat właśnie kontaktów ze zmarłymi. Książka będzie dosyć obszerna, będzie tam obszerny wstęp dotyczący w ogóle historii kontaktów naszej cywilizacji, kontaktów z istotami zmarłymi, ze światem ducha. Będzie to taka podróż od czasów prehistorycznych do mniej więcej współczesnych. No i nawiązanie do moich doświadczeń, które będą obszernie wyjaśnione, wypisane. Będzie mnóstwo porównań. Będzie w tej książce można znaleźć doświadczenia kontaktu ze zmarłymi za pomocą OB, podróży mentalnej, za pomocą świadomego snu, za pomocą snu w ogóle. Także myślę, że wielu pomoże ta książka w ich własnych doświadczeniach, w zweryfikowaniu własnych doświadczeń. Będzie też wzmianka o kontaktach ze zmarłymi za pomocą takich narzędzi, jak na przykład karty Tarota. To będzie taki rozdział autorstwa Aureliana Łasawcowskiego. Także i dla właśnie tarocistów coś się znajdzie, jak zainicjować w ogóle taki kontakt za pomocą kart Tarota i tak dalej. Będzie to bardzo ciekawa pozycja, tak mi się wydaje. Już z perspektywy pisania książki czuję, że może odbiega ona nieco od tematów z książek poprzednich, ponieważ nie jest bezpośrednio nawiązaniem, jest zupełnie inną, osobną książką, ale jest to książka, którą pisze mi się dobrze. Czuję inspirację i staram się właśnie wykorzystywać ją do pisania. Nie piszę z przymusu, nie piszę, kiedy nie mam na to ochoty, więc mam nadzieję, że będzie się ją dobrze czytało. I cóż jeszcze? Co jeśli chodzi o filmy na kanale? No to w tej chwili na pewno, w najbliższym czasie, zajmę się stworzeniem jak gdyby na nowo, może nie od podstaw, ale na pewno zrobieniem takiego remake'a filmów dotyczących doświadczeń Roberta Monroe, jego informacji zdobytych właśnie, które były przekazane w jego książkach, ponieważ z racji tego, że te filmy są na kanale już od samego początku, no niestety po czasie zaczęły się różnego rodzaju akcje ze strony YouTube'a,
zaczęło się blokowanie na podstawie użytych w tych filmach piosenek czy obrazów, blokowanie dźwięku, blokowanie obrazu w niektórych państwach, w niektórych filmów. Dlatego postanowiłem stworzyć je na nowo, bez używania już filmów, materiałów, do których nie mam praw. Teraz już z perspektywy czasu wiem, jak to się robi. Wtedy nie wiedziałem, tworzyłem, korzystając z tego, co miałem pod ręką, a często były to właśnie nagrania, do których no, nie mogłem przedstawić praw autorskich, więc YouTube teraz zaczął jak gdyby blokować te materiały. I to w zasadzie wszystko. To jest ten komunikat dodatkowy, jaki chciałem Wam też przekazać. Co jeszcze? Zadajecie mi mnóstwo pytań. Zadajecie mi mnóstwo pytań dotyczących właśnie waszych doświadczeń pozacielesnych. Wszystko czytam. Nie odpisuję od razu ze względu na to, że no, do pewnych informacji, do pewnych właśnie wiadomości docieram po czasie, aż przebrnę przez inne wiadomości. Wiele osób w ogóle prosi mnie również o kontakty ze zmarłymi. One ciągle są przeze mnie wykonywane, ale ze względu na to, że ostatnio mam jak gdyby wiele takich dodatkowych obowiązków, spraw na głowie związanych z fizycznym życiem, z fizyczną rzeczywistością również, to takich kontaktów mogę w tej chwili wykonać 2, góra 3 na miesiąc, więc okres oczekiwania osób, które czekają w tej chwili w kolejce, też jest no, nieco dłuższy. Ale nie martwcie się, do każdego dojdzie moja wiadomość, informacja o tym, że już przyszedł ten czas. Nie martwcie się zatem, odezwę się do Was. Czas jest pojęciem względnym, przypisanym głównie do tej fizycznej rzeczywistości, tej materialnej rzeczywistości widzialnej. I warto być cierpliwym, bo przeważnie, jeżeli coś dzieje się w naszym życiu, to dzieje się w odpowiednim tym czasie. Tak to właśnie jest. No więc co jeszcze? Życzę Wam wszystkim szerokich, bogatych doświadczeń życia ludzkiego, pięknych, wznoszących na wyższe poziomy rozumienia i miłości. Życzę Wam wiele dobroci w sobie, dobroci serca, empatii dla innych, wyrozumiałości, tolerancji dla ludzi i dla tego świata. Nie martwcie się, jeżeli czegoś nie macie, jeżeli czegoś nie posiadacie, jeżeli coś w waszym życiu nie dzieje się tak, jakbyście tego chcieli, bo jeżeli na coś nie mamy wpływu, to znaczy, że właśnie takie to musi być, bo takiego doświadczenia potrzebujemy na daną chwilę, a potrzebujemy go właśnie po to, ażeby zrozumieć więcej, dotrzeć do siebie samego i podnieść się w tym wiecznym rozwoju bycia istotą ludzką. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za wsparcie, jakie mi okazujecie, za dobre słowa, za tą energię miłości, którą bardzo często czuję, kiedy znajduję się w tej rzeczywistości fizycznej, czy jestem w pracy, czy jestem w trakcie wykonywania jakichś swoich obowiązków, to często właśnie nachodzą mnie takie dobre fluidy, ta aura, którą mi przesyłacie. Ona jest ze mną, ona mnie wspiera. Wspiera mnie tak samo, jak wspiera mnie moje własne ja tam. I tego Wam właśnie życzę, abyście odnaleźli własne ja tam. Poczuli te tysiące wyciągniętych do Was dłoni, rąk, istot, którymi byliście i które są razem z Wami, które podróżują razem z Wami przez te epokowe wydarzenia i sytuacje na Ziemi. One zawsze z Wami są, wspierają Was i nigdy Was nie opuszczą. Otwórzcie się na nie. Dajcie się ponieść przeznaczeniu. Pozdrawiam serdecznie.